Na początek przede wszystkim chciałabym przywitać się jeszcze raz z wszystkimi bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że mam ten zaszczyt i mogę stać tutaj i dzielić się z Wami tym, co dla mnie ma znaczenie i co dla mnie ma ostatnio ogromną wartość w Biblii. Chciałabym przekazać również gorące pozdrowienia od mojego męża. Niestety nie udało mu się dojechać dzisiaj, ale myślę, że całym sercem jest z nami i na pewno chciałby tu z nami być, dlatego pozdrawiam bardzo serdecznie. I myślę, że mogę go też pozdrowić w drugą stronę. Dziękuję bardzo. Myślę, że za tydzień na pewno, ale dziś będzie mu bardzo miło, że też chwilę o nim pomyśleliśmy. I może nie przedłużając, chciałabym już przejść do tematu mojej dzisiejszej wypowiedzi. Trochę boję się, że mogę się trochę plątać, bo jest to historia, która ostatnio bardzo mnie wzrusza, bardzo mnie porusza, bardzo mnie dotyka. Dlatego proszę o wybaczenie dla wszelkich moich niedociągnięć, ale trudniej mówi się o rzeczach, które są dla nas ważne i które bardzo nas emocjonują. Dlatego no przykro mi, ale mam nadzieję, że z drugiej strony zarażę Was trochę moim entuzjazmem i tą historią, bo nie wiem, czy też tak macie, ale są w Biblii historie, które bardzo nas poruszają, a są takie, które po prostu czytamy i idziemy dalej. A są też takie, które czytaliśmy do tej pory i przechodziliśmy dalej, a w pewnym momencie w naszym życiu nagle zauważamy w nich coś takiego, że po prostu ścina nam nogi i nie jesteśmy w stanie w ogóle myślami wybiec dalej, tylko trzymamy się tej historii i ona w nas żyje i pęka nam serce, kiedy czytamy ją po raz kolejny. I to jest dla mnie właśnie taka historia, która do tej pory była dla mnie po prostu historią, a ostatnio stała się czymś więcej i właśnie tym chciałabym się z Wami podzielić. Jest to historia Jakuba. Historia Jakuba na początku, nie tak całkiem na początku jego wędrówki, ale na pewno na początku jego relacji z Bogiem. Jest to 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj wspólnie przestudiowali wersety od 10 do 22. Na początku może krótko, jak doszło do tej sytuacji, którą tu będziemy studiować. Myślę, że imię Jakuba jako postaci biblijnej, jako patriarchy jest dość powszechnie znane. Jakub jest synem Izaaka, jednym z dwóch synów, ma brata bliźniaka. No, relacje między braćmi układają się różnie. Jakub w tych relacjach taką trochę pełni rolę negatywną, to znaczy gdzieś w jakiś taki sposób kombinuje, że tego brata w pewien sposób pozbawia pewnych przywilejów. Nie zawsze do końca uczciwie, o tym wiemy. Moglibyśmy bronić Jakuba, że Jakub po prostu chce zrealizować w swoim życiu Boże obietnice, które pojawiły się jeszcze przed jego narodzeniem. I tak bardzo chce dla Pana Boga zrealizować te Boże obietnice, że posuwa się do wykorzystywania słabości swojego brata, że posuwa się do oszustwa. Do oszustwa nie tylko wobec swojego brata, ale także wobec swojego ojca. To doprowadza, można powiedzieć, do tragedii w rodzinie, bo ostatecznie po wyłudzeniu błogosławieństwa, które Izaak przeznaczał dla drugiego syna, Jakub musi uciekać ze względu na strach przed zapowiedzianą zemstą brata. Sytuacja jest tym bardziej przykra, że wszyscy spodziewają się, że Izaak niedługo umrze. Sam Izaak myśli, że niedługo umrze, dlatego też w formie takiego pożegnania już chciał dać synom swoje błogosławieństwo. W tym momencie, kiedy syn bliski ojcu chciałby pewnie być najbliżej i te ostatnie chwile spędzać razem, Izaak jest zmuszony do opuszczenia domu rodzinnego, do wybrania się do swojego wuja. W takiej chwili go widzimy. Przeczytajmy może na początek wersety 10 i 11. Jakub zaś wyruszył z Beerszeby i udał się do Haranu, a gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. Zatrzymajmy się tutaj może przez chwilę, bo chciałabym, żebyśmy trochę wczuli się w sytuację, w jakiej Jakub wtedy się znajdował. Wiecie, Biblia ma to do siebie, że w sposób bardzo skondensowany przedstawia pewne historie, ale pomyślmy, jak Jakub musiał czuć się w tamtej sytuacji.
jest to w momencie, kiedy na własne życzenie można powiedzieć, że został pozbawiony wszystkiego, co do tej pory miał. Ucieka, więc towarzyszy mu strach, towarzyszą mu chyba wszelkie możliwe negatywne emocje, samotność. Do tej pory zawsze przebywał w otoczeniu rodziny. Zresztą w porównaniu do Ezawa, Jakub był takim bardziej rodzinnym chyba człowiekiem. Ezaw był taki, wiecie, przygotowany do trudów, zajmował się myślistwem, więc to życie wygląda, ten styl życia wygląda inaczej. Jakub był taką osobą, powiedzielibyśmy, osiadłą, takim domatorem, który był w domu, zajmował się czym innym i w tym momencie jest zupełnie sam w sytuacji całkowicie mu niesprzyjającej, bez rodziny, bez być może bez prawa już do majątku, bo jednak w tych posiadłościach ojca został starszy syn, bez perspektyw. Jedyna jego perspektywa to jest udać się do obcych ludzi, tam być może uda mu się znaleźć żonę, ale nawet nie ma czegoś, co mógłby zaoferować ze swojej strony. Jeśli chciałby zdobyć jakąś kobietę, przychodzi bez niczego do obcych ludzi, być może wrogich mu ludzi. Nie zapominajmy o wszystkich trudach podróży, które czekały wtedy wokół. Wiecie, to nie było tak, że on wsiadł do samolotu, przeleciał 2 godziny i był na miejscu. Podróż wtedy wyglądała zupełnie inaczej, wiązała się z ogromnymi niebezpieczeństwami, a Jakub podróżował zupełnie sam, narażony na wszystko i chyba po raz pierwszy w tak dramatycznej sytuacji. Mało tego, ten moment, kiedy Jakub przybywa na pewne miejsce i zatrzymuje się, to jest moment, kiedy cała ta adrenalina związana z ucieczką, z tymi wszystkimi wydarzeniami, to wszystko opada. I wiecie, co się dzieje w takim momencie? Człowiek zaczyna słabnąć, zaczyna się zastanawiać. To wszystko wychodzi. Dopóki człowiek ucieka, to jeszcze nie myśli się tak o tym, co się stało. Człowiek jest na czymś skupiony, czymś się zajmuje. W tym momencie, kiedy Jakub zatrzymuje się, to wszystko zaczyna go przygniatać. Mało tego, zaczyna się robić ciemno. Ja nie wiem, czy wy też tak odczuwacie, ale dla mnie w nocy wszystko wygląda trochę gorzej niż w ciągu dnia. To znaczy problemy wydają się nie do rozwiązania, strachy są dużo większe, każdy szmer to już może się wydawać, że ktoś się skrada. No, śmiejemy się z tego, ale osoba sama w nocy, dodajmy, z niesamowitym poczuciem winy, nie wiem, czy można byłoby wyobrazić sobie sytuację większego takiego przygniecenia emocjonalnego. Dodajmy tutaj, że samo imię Jakub w takiej etymologii ludowej tamtejszej oznaczało po prostu oszusta, kogoś, kto pozbawia. Sam Ezaw mówi tak w ten sposób, kiedy mówi w wersecie 36. Słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. Nawet jeśli to imię nie miało takiego znaczenia z założenia, tak mogło tamtym ludziom się kojarzyć. Ezaw w taki sposób to kojarzy i Jakub, gdzieś te słowa Ezawa na pewno ciążą mu jako brzemię, że tego się po nim spodziewali. Wiecie, jak człowiek czuje się, kiedy spodziewamy się po nim najgorszego? Wiecie, jak człowiek czuje się, kiedy to najgorsze, którego ktoś się po nim spodziewał, zrealizowało się w jego życiu? Kiedy okazało się, że nie udało się obronić swojego imienia, nie udało się obronić swojego charakteru. To, czego się po mnie spodziewano najgorszego, wyszło na jaw, że ja właśnie tylko do czegoś takiego się nadaję. Jakub był w takim punkcie. Rozczarował wszystkich, rozczarował sam siebie, stracił w zasadzie wszystko, co miał, chociaż spodziewał się zupełnie czego innego. Myślę, że spodziewał się, że po uzyskaniu, nawet w nieuczciwy sposób, błogosławieństwa od ojca, to błogosławieństwo, no to teraz już będzie tylko dobrze. Okazało się, że jest najgorzej, jak tylko można byłoby sobie wyobrazić. I w tym momencie, kiedy Jakub w takiej sytuacji, w takim miejscu, z takimi emocjami, kładzie się do snu, przeczytajmy od wersetu 12. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży.
A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto Jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Wiecie, to mi po prostu podcina nogi. Pan Bóg przychodzi do takiego człowieka, do człowieka, który zawalił wszystko, który był nieuczciwy, który oszukał własnego ojca, żeby tylko wyłudzić błogosławieństwo. I Pan Bóg nie przychodzi do niego z gromami, w burzy, w ogniu. Pan Bóg jest tak delikatny, że żeby nie przestraszyć Jakuba, przychodzi do niego we śnie. Pan Bóg jest o tyle czuły, że zaczyna od naprawdę pięknej wizji połączenia nieba z ziemią poprzez drabinę, poprzez aniołów wstępujących na niej w jedną i w drugą stronę. Pan Bóg przychodzi do niego nie ze słowami wyrzutów. Nie zaczyna od tego: Jakub, coś ty zrobił. Nie zaczyna od kazania, nie zaczyna od napomnień, nie zaczyna od wyrzutów. Nie zaczyna. Pan Bóg w ogóle ani słowa tutaj w taki sposób nie mówi. Jedyne, co Pan Bóg mówi, to są obietnice. To jest to, co Pan Bóg może uczynić w jego życiu. I tych obietnic, tak wspaniałych obietnic, słyszy człowiek, który jest w momencie, kiedy najmniej na to zasługuje, który najmniej się tego spodziewa, który jest czarną nocą w zupełnym dole, można by było powiedzieć, jeśli nie w bagnie. I Pan Bóg przychodzi i pokazuje mu coś takiego i mówi mu coś takiego. Czytając tę historię, znając Ewangelię, znając słowa Jezusa z Ewangelii Jana skierowane do Natanaela, możemy drabinę upatrywać jako symbol Chrystusa, który rzeczywiście łączy ziemię z niebem. Ale myślę, że dla Jakuba wtedy to może wszystko nie było tak zrozumiałe jak dla nas dzisiaj. Myślę, że w czasie swojego życia rozumiał coraz więcej, ale w tamtym momencie to, co na pewno zrozumiał, to po pierwsze to, że to nie jest tak, że ziemia jest osobno i niebo jest osobno, tylko Pan Bóg ma sposób, żeby te dwie sfery połączyć. Pan Bóg ma sposób, żeby człowiek nie musiał sobie radzić sam, tylko Pan Bóg przychodzi do grzesznika, łączy ziemię z niebem. Ziemia to nie jest coś, co Pan Bóg obserwuje z góry, to nie jest scena, na której ludzie muszą się postarać, żeby uzyskać jakieś błogosławieństwo, tylko ziemia to jest miejsce Bożego działania. Myślę, że Jakub w bardzo dobry sposób zrozumiał, że Pan Bóg ma sposób, żeby dostać się do grzesznika. Że to nie jest tak, że kiedy on teraz zawalił, to już zostanie sam i musi to wszystko naprawić, tylko że Pan Bóg znalazł drogę. Znalazł drogę, żeby do niego przyjść, znalazł drogę, żeby pomimo przepaści dzielącej ich, żeby się z Jakubem połączyć. I popatrzmy na to, w jaki sposób Bóg wychodzi naprzeciw wszystkim potrzebom Jakuba. Wiemy, że Jakub jest w momencie, kiedy wszystko utracił i Pan Bóg wtedy mówi: Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Czyli Pan Bóg mówi mu: nie straciłeś niczego. Ja tę ziemię, którą obiecałem Abrahamowi, którą obiecałem Izaakowi, ja obiecuję też Tobie, że ja Ci ją dam. Jakub jest w momencie, kiedy wydaje mu się, że osiągnął życiową porażkę. Pan Bóg mówi mu wtedy: potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe. Pan Bóg pokazuje mu: Tobie wydaje się, że nie masz żadnych perspektyw, a ja mam dla Ciebie perspektywę taką, że rozwinie się w każdym możliwym kierunku. Twoje potomstwo rozwinie się wszędzie, chociaż teraz mogłoby Ci się to wydawać niemożliwe. Jakub jest w momencie, kiedy odczuwa naprawdę przygniatające poczucie winy, bo to on rozdzielił tak jakby całą rodzinę w tym momencie. Mało tego, oszukał ojca, który wydaje mu się umierający. To jest ogromne brzemię. A Pan Bóg w tym momencie mówi mu: i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. Nie jesteś skazany na to, że zawiniłeś, że rozdzieliłeś. Przez Ciebie może przyjść błogosławieństwo dla wszystkich. Pan Bóg odpowiada na jego samotność: a oto Jam jest z Tobą. Pan Bóg odpowiada na jego wszystkie lęki: będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wreszcie Pan Bóg daje mu cel. To nie jest tylko ucieczka, to nie jest tylko ochronienie siebie. Pan Bóg mówi mu:
przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. Nie pozostawię Jakuba w tym miejscu, w jakim jest, z samymi obietnicami, ale pokazuję mu, Ty możesz tutaj wrócić. To jest niesamowite, bo wiecie, najtrudniej jest iść gdzieś bez wykreślonego celu. Bardzo trudno jest żyć bez świadomości, do czego nas to może doprowadzić. A Pan Bóg tu, żeby dać Jakubowi siłę, żeby dać Jakubowi nadzieję, kreśli mu, że tęsknota za domem, którą Jakub odczuwa, nie będzie trwała wiecznie, że jego ucieczka to nie jest ucieczka na zawsze, że jest szansa powrotu i obiecuje, że dopóki tej szansy nie zrealizuje Bóg, dopóty cały czas będzie się Jakubem opiekował. I co już mówiłam, Pan Bóg nie daje tutaj żadnych warunków. Pan Bóg nie mówi, jeśli teraz zrobisz to i to, to ja mogę zrealizować te obietnice moje w Twoim życiu. Pan Bóg po prostu obiecuje mu to wszystko. Niesamowite rzeczy. I wiecie, co najbardziej mnie uderzyło? W następnych wersetach ja do tej pory widziałam, wcześniej widziałam zupełnie co innego. Gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaje, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięcinę. Po pierwsze lęk. Dlaczego Jakub się przestraszył? Myślę, że to był zupełnie inny lęk niż ten, który towarzyszył mu do tej pory. Do tej pory Jakub bał się o swoje bezpieczeństwo, bał się o to, co mu zagraża, bał się o swoją przyszłość. No, taki strach w sercu, po prostu zupełne przerażenie przed tym, co go czeka. W tym momencie ten lęk stał się taką uroczystą atmosferą nieświadomości tego, że Bóg jest na tym miejscu. Myślę, że każdy z nas przeżył takie ciemne chwile opuszczenia, kiedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że Bóg jest blisko. I później przychodzi ta świadomość, że zapomnieliśmy o tym, a Pan Bóg w tym momencie jest najbliżej nas. Jakub zdał sobie sprawę, że miejsce, w którym jest, miejsce, w którym może skontaktować się z Bogiem, w którym Pan do niego przychodzi, to jest dom Boży i brama do nieba. A druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę, ja do tej pory zawsze myślałam, że to, co Jakub mówi, ten ślub Jakuba, jeżeli Bóg będzie ze mną, będzie mnie strzegł w drodze, ja zawsze myślałam, że to są warunki, jakie on stawia Panu Bogu. Że wtedy on uzna Pana Boga Bogiem, jeśli Pan Bóg będzie z nim, będzie go strzegł w drodze i tak dalej. A dopiero niedawno uświadomiłam sobie, że tu nie ma mowy o warunkach, bo przecież Bóg już wszystko obiecał. Gdyby Jakub mówił pierwszy, moglibyśmy tak to potraktować. Ale to jest już odpowiedź na Bożą obietnicę. Mało tego, jeśli porównamy to, co Jakub mówi z tymi obietnicami Bożymi, zauważymy, że Jakub mówi o czymś dużo, dużo, dużo mniejszym. Pan Bóg obiecał mu ogromne błogosławieństwa. A Jakub, mam wrażenie, że jest tak, może nie tyle zachwycony, ale zaskoczony tymi błogosławieństwami ze strony Pana Boga, tą obietnicą ze strony Pana Boga, że trochę się wycofuje, mówiąc, Panie Boże, ja w tej chwili nie potrzebuję aż tak dużo. Mnie wystarczy, że Ty będziesz ze mną, będziesz mnie strzegł, dasz mi pokarm, szatę i wrócę w pokoju do domu. Myślę, że ten ogrom błogosławieństw, jakie Bóg oferuje Jakubowi, w tym momencie jest dla niego zupełnie nie do wyobrażenia, jest niewyobrażalny. On w tym momencie będzie zachwycony, będzie szczęśliwy, jeśli tylko Pan Bóg będzie przy nim, zapewni mu bezpieczeństwo, spełni jego podstawowe potrzeby, gdzie Pan Bóg zapowiada mu rozprzestrzenienie się jego dzieci na niesamowitą skalę, ziemię, błogosławieństwa, wszystko. Jakub mówi, żeby tylko podstawowe potrzeby, żebym nie padł w tej drodze i żebym miał pewność, że ja będę mógł tu wrócić, i Ty, Panie Boże, będziesz moim Bogiem. I to jest niesamowite, wiecie? Bo Pan Bóg, kiedy przychodzi do Jakuba, przedstawia się jako Bóg Abrahama i Izaaka. Bóg dziadka i ojca Jakuba. Jakub mówi, jeśli Ty rzeczywiście będziesz ze mną, spełnisz tę obietnicę, będziesz moim Bogiem.
Będziesz nie kimś, o kim ja słyszałem od ojców, tylko będziesz moim Bogiem. I wiecie co? Kiedy Jakub był u Labana i Pan Bóg przychodził do niego, wiecie, jak Pan Bóg się przedstawiał? Za drugim razem nie przedstawił się jako Bóg Abrahama i Izaka. Za drugim razem powiedział: ja jestem Bogiem, który objawił ci się w Betel. Jakub, kiedy był u Labana, dalej mówił o Panu Bogu jako o Bogu swoich ojców. Cały czas. I wiecie co? Kiedy Jakub wraca do swojej ziemi, kiedy jego imię zostaje zmienione, jest taki werset, który teraz zgubiłam. Pierwsza Mojżeszowa, 33 rozdział. To jest taki werset, taki zupełnie niepozorny, taki, który omija się, a mnie ostatnio tak uderzył, że no ja mam łzy w oczach, kiedy o tym mówię. 33 rozdział, werset 20. To jest ten moment, kiedy Jakub rzeczywiście zaczyna widzieć w swoim życiu realizację Bożych obietnic. I czytamy, tam też to jest, kiedy pojednał się z Ezawem, kiedy rzeczywiście Pan Bóg spełnił do końca swoje słowa i Jakub wrócił do ziemi, z której wyszedł. Tam też postawił ołtarz i nazwał go: Bóg jest Bogiem Izraela. Izrael to było imię Jakuba. Tu nie chodziło o to, że Bóg jest Bogiem ludu. Tu chodziło o to, że Jakub w tym momencie przyznał: tak, Pan Bóg zrealizował wszystkie swoje obietnice. Pan Bóg jest moim Bogiem. I od tego momentu tak go właśnie nazywa. Kiedy Pan Bóg przedstawia mu się jako Bóg Wszechmogący, Jakub mówi o nim jako o Bogu Wszechmogącym. A na końcu, kiedy podsumowuje swoje życie synom, w rozdziale 48, w wersecie 15, mówi: i błogosławił Józefowi, mówiąc: Bóg, z którym ojcowie moi, Abraham i Izak, trwali w społeczności, Bóg, który prowadził mnie jak pasterz od początku życia aż po dzień dzisiejszy, anioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaka, i niech się zaroi od nich ziemia. To jest tak niesamowite, że Jakub, którego życie naprawdę nie było łatwe, później Izrael, na końcu swojego życia, kiedy przeżył to wszystko, może powiedzieć, że Pan Bóg prowadził mnie jak pasterz przez całe życie. Pan Bóg zrealizował wszystkie swoje obietnice. To jest niesamowite, prawda? Człowiek, który był w zasadzie na samym dnie, który nie zasłużył sobie niczym. Pan Bóg przychodzi do niego i mówi: ja mogę twoje życie zupełnie zmienić tak, że będziesz błogosławieństwem dla wszystkich pokoleń. I na końcu tego życia, w momencie, kiedy następuje już takie podsumowanie zupełne, Izrael mówi: tak, ten Bóg stał się moim Bogiem, zrealizował w moim życiu wszystko, prowadził mnie przez cały czas. Ja mogę podsumować swoje życie jako życie z Bogiem. To już nie jest Bóg Abrahama i Izaka, to jest Bóg, który działa przez pokolenia. Mało tego, wracając jeszcze do tej historii, kiedy Jakub jest w przedsionku tego swojego życia z Bogiem, można powiedzieć, Jakub obiecuje, że ze wszystkiego, co Bóg mu da, będzie dawał dokładnie dziesięcinę. Zastanawiałam się, dlaczego Jakub to obiecuje. I wiecie co, myślę, że w tym momencie Pan Bóg poruszył go tak bardzo, Pan Bóg wzruszył go tak bardzo, zaskoczył go tak bardzo. Ja nie jestem w stanie określić tych emocji, jakie Jakub wtedy odczuwał, bo myślę, że po prostu rozrywało mu się serce z wdzięczności, radości. I wiecie, jak to jest, kiedy człowiek nie spodziewa się niczego dobrego, a dostaje wszystko. Myślę, że Jakub po prostu też chciał Bogu coś dać. Że to była reakcja taka, mówiąca: Boże, ja nic nie mam, ale ja też chcę ci coś obiecać. Ja też chcę złożyć jakiś ślub. Ja jestem tak wdzięczny, że swojego nic nie mam, bo wyszedłem tylko, jak stałem, po prostu uciekam przed bratem, ale z tego, co mi dasz, to ja chociaż trochę ci oddam, żeby w jakikolwiek sposób odwdzięczyć się za to, bo nie mam innego sposobu. No, czym Jakub mógł się odwdzięczyć? Jakub nie miał nic. Pan Bóg obiecał mu tyle rzeczy, że Jakub chociażby w ten mały sposób, w ten sposób wierności, w ten sposób takiej praktycznej wdzięczności, on też chciał coś dać. On nie chciał być taką osobą, która tylko bierze. Myślę, że jego serce było tak poruszone, że choć nie miał nic swojego, ale z tego, co dostanie od Boga, też chciał coś Panu Bogu dać, też chciał coś oddać, też chciał się z tym podzielić. Przeczytałam taki cytat, że nieustannie przyjmując błogosławieństwa Boże, powinniśmy nieustannie dawać. I wiecie, nie dlatego, że mamy taki obowiązek.
Ale jeśli naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że nie zasłużyliśmy na nic, a Pan Bóg daje nam wszystko, to budzi się w sercu taka potrzeba, że chcielibyśmy też coś dać. Że Boża miłość, która nam jest objawiona, sprawia, że też chcemy objawiać ją innym. Nie możemy siedzieć po prostu i, wiecie, otrzymywać, bo to jest nienaturalne. Serce poruszone przez Bożą miłość, serce rozerwane przez Bożą miłość, to jest serce, które naprawdę się dzieli, które chce coś zrobić, chce coś dać od siebie, chce współpracować razem z Bogiem. I wiecie, co jest najpiękniejsze w tej historii? Że dzisiaj Pan Bóg przychodzi do nas dokładnie na takich samych zasadach. My nie zasłużyliśmy sobie niczym, żeby otrzymać Boże obietnice. I wiecie, nasze życia poukładały się różnie. Niektórzy z nas wiedzą, jak to jest być na samym dnie. Niektórzy z nas może nie przeżyli aż takich upokorzeń, ale każdy z nas wie, jak to jest być samotnym, zmęczonym, opuszczonym, porzuconym, bez żadnych perspektyw. I wszyscy wiemy, że Bóg w takiej chwili przychodzi do nas i oferuje nam wszystko. Oferuje nam takie rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli, których nawet byśmy nie oczekiwali. My chcielibyśmy tylko takiego ziarenka, a Pan Bóg daje nam nieprzebrane błogosławieństwa, nieprzebrane bogactwa. Otwórzmy list do Rzymian. Ten fragment był czytany na początku drugiej części nabożeństwa. List do Rzymian, wersety od 5 rozdział, wersety od 8 do 11. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem, przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Pan Bóg nie czekał, aż będziemy lepsi, aż my spróbujemy zrealizować Jego obietnice w naszym życiu. Pan Bóg nie czekał, aż zaczniemy przestrzegać Jego przykazań, zanim do nas przyszedł. Pan Bóg przyszedł do nas najpierw. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, wynika z tego, że jesteśmy Mu wdzięczni. Ale Pan Bóg to wszystko za nas załatwił. Pan Bóg to wszystko dla nas przygotował. I to w momencie, kiedy byliśmy najmniej tego godni, najmniej tego warci i w ogóle... Gdybyśmy mieli oczekiwać czegokolwiek, to tylko rzeczy złych za to, co zrobiliśmy. Bo myślę, że każdy z nas zrobił w swoim życiu rzeczy, za które by się wstydził. Ale Pan Bóg przychodzi i mówi, nie musi tak być. Ty możesz być błogosławieństwem dla innych pokoleń, ty możesz się rozwijać. Ja mam dla ciebie takie perspektywy, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy, tak jak Jakub wtedy się znajdował, w największej ciemności, w największej samotności, Pan Bóg przychodzi do nas i pokazuje nam drabinę do nieba. Coś, co jest dla nas absolutnie niewyobrażalne. I to jest największa moc Boża. To jest moc, która rozbija człowieka w zupełności. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest Bóg i w jakim momencie do nas przychodzi, to nie ma możliwości, żeby to nas nie poruszyło. Nie ma możliwości, żeby to nie zrobiło na nas wrażenia, żeby nie sprawiło, że chcielibyśmy z Nim dalej iść. I Pan Bóg w taki sposób zmienił Abrama w Abrahama. Pan Bóg w taki sposób zmienił Jakuba w Izraela. Pan Bóg w taki sposób może zmieniać nas. Poprzez to, że przychodzi, kiedy wcale na to nie zasługujemy. Chciałabym na koniec przeczytać jeszcze fragment inny z Listu do Rzymian z 8 rozdziału. Czytam od wiersza 31. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie codzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen.